Witam w szóstym odcinku podcastu Dziewczyna triatlonisty o sporcie. Dzisiaj ze mną gość, triatlonista. W końcu jakiś triatlonista zawitał do mojej jaskini i jest nim Robert Karaś. Witam Cię serdecznie. Cześć, witam. Może są osoby, które Cię nie znają, więc chciałabym, żebyś sam, sam się określił, sam o sobie opowiedział. Nazywam się Robert Karaś, jutro kończę 31 lat, jestem czynnym zawodnikiem i trenerem triatlonu. Który jest dość, powiedzmy, rozpoznawalnym zawodnikiem, jeśli chodzi o polski triatlon. Który wzbudza trochę kontrowersji. Który jako pierwszy zrobił rekord świata e, po trójnym Ironmanie. Po Ironmanie. Machasz głową? Musisz coś powiedzieć na ten temat. Ja nie będę za ciebie odpowiadać. Czy jako pierwszy Polak, tak? Jako Oczywiście. pierwszy Polak, tak. No tak, tak wyszło, że miałem predyspozycję, mam predyspozycję do, do długich dystansów. Mam do tego głowę, mam samo zaparcie na tyle, żeby, żeby tyle jednostek treningowych przetrenować i udało się to osiągnąć. I to było świetne zagranie marketingowe, co dla Ciebie, ponieważ nikt tego wcześniej nie dokonał, tak długich dystansów nie robił, to jest ogromny wysiłek. Potrójny Ironman to jest 30 godzin w Twoim wypadku? No dokładnie, nikt tego, znaczy byli zawodnicy przede mną z Polski, którzy się ścigali, ale jak wiemy, no żeby się wybić nie wystarczy nawet być drugim na lecie, nawet być drugim. Trzeba wygrywać zawody, albo właśnie bić jakieś tam rekordy, żeby po prostu zrobiło się o tym głośno. Także to nie wystarczy zrobić tylko taki wyścig, trzeba po prostu go wygrać, żeby ktokolwiek Cię zauważył. Nie wiem, można ścigać się na, na, na krótszych dystansach, ale trzeba taki wyścig wygrać. Czy, czy tak jak mi się marzy zrobić kiedyś dobrze Ironmana w mocnej stawce, to nie wystarczy mi być drugim, trzeba po prostu wygrać, żeby coś po prostu z tego było, jakiekolwiek korzyści. Tak? Więc trzeba było pokonać takiego Frodena, żeby zrobiło się tak głośno jak po podwójnym czy potrójnym tutaj. Więc to była i troszeczkę łatwiejsza dla mnie droga łatwiejsza do wybicia, ale, ale wiadomo, że na wszystko przyjdzie czas i też kiedyś zrealizuję te swoje cele, które, które chcę zrobić. Na szczęście moi poprzednicy, tacy, którzy, poprzednicy, takie osoby, które trochę autorytety, pokazały mi tą ścieżkę. Pierwsza osoba to mój brat, który pokazał, że po przepłynięciu Bałtyku stał się najbardziej rozpoznawalną osobą w Polsce, jeżeli chodzi o pływanie, gdzie tak naprawdę e, był znakomitym pływakiem, medalistą Mistrzostw Polski na Mistrzostwach Europy Juniorów wysoko zaszedł, ale gdzieś w tej seniorskiej karierze nie mógł się wybi wybić. Pomogły mu wyścigi ultra. Tak samo pokazali mi później, e, wcześniej w sumie, Scott Jurek, e, ale później na niego zwróciłem uwagę po Sebastiana Wyczynie, czy Rich Roll, oni też... E, Poszli w ultra, bardzo dobrze. No tutaj o bieganiu, żeby była jasność. Czy o bieganiu i tretonie, mm -hmm. poszli, poszli w ultra, i też ich to wybiło, mm -hmm. i pomogło gdzieś tam się rozwinąć. I jako zawodnicy, jako trenerzy są bardzo rozpoznawalni, jak Jan Frodeno, u Jana jest jeszcze to, że ma zdecydowanie większy talent, predyspozycje i wyniki, które osiągnął w swoim życiu. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o taki rozwój. Trenerski czy, czy swój wizerunkowy, to byli na podobnym poziomie, więc oni mi pokazali tę drogę. To nie jest tak, że ja na to wpadłem, że to jakimś cudem się udało, to było wszystko zamierzone. I teraz mogę realizować cele, czy tam jakieś takie marzenia, które, które miałem wcześniej w hmm. głowie, ale nie brakowało na to funduszy, czy, czy osób, które by pomog pomogły być to zrealizować. Także Wybrałem taką drogę, która wiedziałem, że pomoże mi dojść do tego miejsca, w którym jestem teraz. Marketing wygowo dla mnie to jest mistrzostwo świata, chociaż nie musiało się to tak skończyć dobrze, ponieważ my się poznaliśmy osobiście po twoim podwójnym Ironmanie. I wcale nie było tego głośno i to zainteresowanie medialne też nie było tak spektakularne. Odzywały się różne marki, ale dość byłeś skrępowany naszym pierwszym wywiadem. To zupełnie inaczej wyglądało. Ale to zostawiamy na boku. Ja zadam, miałam Ci w ogóle zacząć od takiego pytania bardzo luźnego. Co u Ciebie słychać? Już poza już przechodzeniem do tematu. Po prostu Robert, co u Ciebie teraz słychać? Dawno Cię u nas nie było. W sumie, w sumie nic, się, nic się nie zmienia. Trenuję, pracuję, troszeczkę staram się rozwijać bardziej biznesowo, gdzieś myślę tam o przysz, przyszłości. Nie, myśl, nie skupiam się tylko i wyłącznie na treningu, bo wiadomo, że kiedyś to się skończy, ten sport się skończy, a trzeba gdzieś tam mieć to zabezpieczenie na przyszłość. Także takie kilka miesięcy trudnych za mną, bo wiadomo, trzeba było wejść w taką sferę, na której się nie znałem na biznesie, w ogóle nie miałem o tym pojęcia żeby dojść gdzieś daleko nie da rady zrobić tego w pojedynkę trzeba to zrobić z innymi ludźmi więc trzeba było zobaczyć kto jest dobrym człowiekiem kto jest złym nie ukrywam, że na mojej drodze pojawiło się wiele fałszywych osób e, osób, które próbowały wykorzystać to wszystko żeby podbić siebie więc e, były trudne momenty taka, można powiedzieć, duża lekcja życiowa e, która gdzieś tam Spowodowała, że nie rozwijałam się tak, jak chciałam treningowo, bo nie miałam tej głowy za bardzo. No, zniknąłeś w ogóle z życia towarzyskiego, zniknąłeś e, trochę z treningów. Nie było cię. Znaczy, nie wrzucałem po prostu żadnych relacji, robiłem gdzieś, y, gdzieś po cichu, to wszystko w ciszy, nie chciałem. Ale co się wydarzyło? Po prostu te osoby y, popsuły ci krew na tyle, że po prostu nie miałeś ochoty się kontaktować ze światem? Znaczy, to nie tak. Po prostu ja, jak mam jakiś mały problem na głowie, niewyjaśniony czy niedokończony, to nie potrafiłbym, nie wiem, no, tak jak mówisz, że zniknąłem z treningu. Ja nie zniknąłem, robiłem to w ciszy, niektóre zadania oczywiście mnie wchodziły tak jak powinny. Ale nie potrafiłem gdzieś tam na social mediach kłamać, udawać, że jestem szczęśliwy, bo nie jestem taką osobą, która potrafi założyć jakąś tam maskę i wrzucić, że jest wszystko zajebiście. Mhm. Nie było tak, dlatego no co, teraz troszeczkę jest więcej, bo, bo gdzieś ta głowa wraca. Jeszcze nie jest na tych torach, których powinno. bo naprawdę dużo spraw się pojawiło i mhm. właśnie z menadżerami dużo problemów miałem z, w biznesie, właśnie w rozwoju aplikacji cały czas, znaczy cały czas wiele momentów, gdzie było pod górkę. I tak jak mówię, nie potrafię się w 100% skupić na treningu, jak wiesz, ile ile trenujemy. Jest to około 6 godzin dziennie, więc jak nie masz głowy, to na 6 godzin nagle się nie odłączysz i nie zapomnisz o problemach, które mają wpływ na dalsze twoje życie. Także no, trudny moment już za mną, można powiedzieć, cały czas teraz już idzie do góry, więc odbiłem się od tego, można powiedzieć, psychicznego. Oddnałeś, odbiłeś się od dna, super. Po prostu byłeś chyba nieprzygotowany. Aha. Nie, nieprzygotowany, nieprzygotowany na to, bo, tak bo co? Naprawdę? Bo pojawiło się, ludzie się pojawili, yy, wszyscy chcieli korzyści. Emocjonalne, materialne, wszyscy nagle przyjaciele, chcieli cię zapraszać i co? Ty nie miałeś czasu na trenowanie. Czy po prostu przy okazji wydarzyło się kilka niefajnych sytuacji? Znaczy... I nie byłeś gotowy na sukces. Bo to tak naprawdę tak to można określić. Człowiek, który trenuje w ciszy, robi swoje, osiąga pewien sukces, do, na, który, na którym mu zależy, nagle się okazuje, jest ten sukces i, i, i milion nowych osób znikąd. Znaczy to też. Oczywiście mogłem gdzieś ominąć to wszystko. Byłem świadomy na tyle, że wiedziałem po kolei, jak to się dzieje, w co wchodzę, ale chciałem tego, bo oczywiście mogłem podpisując pierwszy czy drugi kontrakt, dalej być zafiksowany tylko na treningu, gdzieś tam osiągać lepsze wyniki, ale po jakimś czasie to nic by nie, nie zmieniło w moim życiu. Tak naprawdę za parę lat będzie coś nowego, i starałem się po prostu. Wielotorowo rozwijać, nie tylko jako zawodnik, więc wiedziałem, w jaki świat wchodzę, trochę zakłamany, ale no co, nikt w moim otoczeniu nigdy nie był na moim miejscu, więc tak naprawdę ja pierwszy przecieram te szlaki. Nikt nie mógł mi podpowiedzieć, na co uważać, co robić, czego nie robić. Byłem głupi w tym wszystkim, bo wiadomo, no, jeżeli nie masz w czymś doświadczenia, to po prostu nie wiesz, jak, jak reagować na daną sytuację. Teraz to się zmienia. Wiem, jak sobie poradzić w różnych sytuacjach, wiem, jak to się odbywa, wszystko marketingowo, wiem, jak, jakie umowy podpisywać, z jakich mm -hmm. rezygnować, z kim rozmawiać, kogo nie. Poznałem też ludzi, którym mogę już zaufać, także potrzeba było na to czasu, no wiadomo. Tak ja pamiętam mówię. takie pierwsze umowy, o których nam opowiadałeś, jakieś barterowe, wszyscy chcieli robić bartery i wszyscy chcieli... Zresztą, nie chodzi Cześć o barter, to wiadomo, że ja kiedyś też robiłem bartery, bo nie miało się nic, nie miało się pieniędzy na nic, na odżywki, na buty. E, później gdzieś ta wartość e, moja wzrastała i gdzieś to szło dalej. To nie jest A tak, ty chciałeś że tu być chodzi... uczciwi, da dawać serce na dłoni. <laughs> też, ale jakby tu też nie chodzi tylko, tylko o barter, chodzi o to, że no były dużo większe problemy. Przykładowo, ja nie czytałem umów, bo, bo nie lubiłem tego robić. Okazywało się, że dzień przed masz umowę, przejrzałeś ją, a na stole jest inna, a ty ją podpisujesz. Po prostu takie fałszywe ruchy. Mhm. Do tego potrzeba było menadżera. No, przerabiałem kilku mena menadżerów i stwierdziłem, że jednak będę sam to robił na tym etapie, na którym jestem teraz, bo za dużo, za dużo było problemów, za dużo nieporozumień i nie potrzebuję tego po prostu dodatkowo mieć na głowie. Zrozumiałeś, przepracowałeś, ułożyłeś sobie to psychologicznie w głowie. Czy tak? Tak. Można tak powiedzieć. Niektóre tematy tak, na 100% ułożone mm -hmm. są, więc idę do przodu, a niektóre jeszcze nie znają odpowiedzi, ale jak, trakcie. jak będę znał, to to będę szczęśliwy. W trakcie tych perturbacji Twoich jednocześnie powstała aplikacja Ironman Inspiration, i o tym też więcej chciałabym porozmawiać. Czy Ironman Inspiration jest efektem Twojej świadomej, świadomej decyzji? Zawodniczej, że to jest moment, w którym możesz pracować nad czymś swoim, nad czymś biznesowym, i plany treningowe indywidualne, które kiedyś rozpisywałeś zawodnikom, nie są wystarczające lub nie są dla ciebie satysfakcjonujące. Nie, to nie jest tak. Wiadomo, że nie jestem w stanie przerobić jako ja, jako trener fizycznie, w dużej ilości osób, a założyłem drużynę amatorską triatlonową około 3 lata temu. Bardzo szybko się rozwinęła, bardzo szybko zapełniły się miejsca, a tak jak Ci mówiłem, nie, po, nie, nie umiem zadowolić się z takiego minimum, że póki, póki mogę i póki mam na to siłę, to chcę się rozwijać i zajść jak najdalej w tym młodszym wieku, żeby później odpocząć po prostu. No, póki mam siłę i chęci, to, to chcę to rozwijać. Żeby na wysokim poziomie to było, to nie, nie mogłem przyjąć więcej jak kilkanaście osób. Mam kilkanaście osób dalej pod są, które prowadzę indywidualnie, z którymi mam bezpośrednio kontakt mm -hmm. telefoniczny, spotykam się. Także to są starzy klienci. A żeby znaleźć miejsce dla osób, które chciały trenować na moim systemie treningowym, chciały trenować ze mną, to po prostu nie chciałem ich odrzucić, mm -hmm. więc trzeba było stworzyć narzędzie, które usprawni tę komunikację między nimi. No, i tą, tym narzędziem jest aplikacja, która, która nie była tylko i wyłącznie moim pomysłem, ale stworzyłem ją z moim serdecznym kolegą. To był mój zawodnik, więc też troszeczkę taki przypadek, szczęście, bo mój zawodnik jest programistą od 23 lat. Pracował dla, dla wielu wspaniałych firm, dla Mercedesa, Inglota, Skyscannera, także tworzył to, więc ma mega wiedzę. Ja miałem wiedzę, jak. Z, Odnośnie systemu treningowego, jak podwyższyć poziom y, sportowy zawodników, i razem po prostu to mogliśmy stworzyć, więc to nie była jakby tylko i wyłącznie moja decyzja, ale troszeczkę zbieg okoliczności, i, i faktycznie też wyścigi, które gdzieś tam mnie wybiły, pomogły y, pokazać, y, jakby ludziom, żeby ona mogła po prostu ujrzeć ta aplikacja światło dzienne, żeby ci ludzie. No, wiadomo, że gdyby nie miał wyników, nikt by się nie zgłosił, wiadomo. Więc no właśnie, czy, czy myślisz, tak, czy myślisz że gdyby nie taki rozwój zawodniczy, ta aplikacja w ogóle miała rację bytu? Znaczy w późniejszym czasie tak, bo wiadomo, że jeżeli jakiś, trafisz jakiś diament, przykładowo mój brat, który zrobi szybko wynik, i nie trzeba być dobrym zawodnikiem, żeby mieć później jako trener zawodników, tak? Mm -hmm. Klientów. Ponieważ można być dobrym trenerem, pokazać, że masz wspaniały system treningowy, że twoi zawodnicy robią wyniki, i też taka aplikacja miałaby sens, więc to nie jest tak. Natomiast potrzebowałbym więcej czasu na to, bo musiałbym trafić jakieś diamenciki, osoby, które są zafiksowane na triatlon, które mają na to czas, które chcą po prostu zrobić wynik. I to nie może być amator, tylko właśnie ktoś. Kto ma dużo czasu i profesjonalnie chce się tym zająć, jak teraz przykładowo Miłość Sowiński, który, który mi zaufał, czy wcześniej mój brat, i takie małe diamenty mogłyby to podbić. Natomiast mi faktycznie tylko i wyłącznie moje wyniki pomogły rozwinąć aplikację i przyciągnąć y, osoby, które, które chcą za A aplikacja pomogła ci się rozwinąć biznesowo i zrozumieć biznes z trochę innej strony, bo to, co do ciebie trafiało, oferty sponsorskie. Różnego rodzaju wywiady, promocja samej Twojej osoby to jest trochę coś innego. A promocja, rozwój, tworzenie aplikacji to zupełnie inna sprawa. Zupełnie inna sprawa, faktycznie. Tak jak mówisz, że no to jest biznes, o którym ja nie miałem pojęcia, więc sam tego nie potrafił. Ja wiem, że na 100% mogę dać system treningowy, w który wierzę i wiem, że jest doskonały, ale do tego, żeby to do, dobrze, taki produkt stworzyć, potrzeba więcej osób, cały sztab ludzi, bo to nie jest tak, że ja i Marek tylko to stworzyliśmy. Marek jest specem od IT, ale też musiał się wspomagać innymi programistami, grafikami, więc trzeba było nie chcieliśmy tego zrobić słabo, gdzieś tam po łebkach, tylko żeby to był naprawdę dobry produkt. Mhm. Więc e, trzeba było wspomagać się osobami w swojej dziedzinie, że tak powiem, mistrzami i dalej tu lepszamy, żeby taka aplikacja była jedną z aplikacji takich światowych, najlepszych na świecie. E, ogólnie chodzi mi o aplikację, mm -hmm. bo według mnie, jeżeli chodzi te, o treningową, to jest taka. To trzeba było w każdym, że tak powiem, filarze być na, na najwyższym poziomie i dalej to rozwijamy. To nie jest tak, że ja do, to już zrozumiałem. Wiem, że dalej trzeba to rozwijać. Gdzieś tam biznes plan jest na najbliższy rok. E, od teraz e, będzie wchodziła kolejna osoba do aplikacji. Mój, mój przyjaciel, mój sponsor Robert Green który pomoże rozwinąć aplikację marketingową, bo on jest mistrzem, jeżeli chodzi o marketing. Także potrzeba kilku mistrzów, żeby jeden produkt wybić, więc to jest złożone, trzeba się dobrze rozumieć. To nie jest zespół, po prostu musi na to pracować, a nie, a nie tylko i wyłącznie na osoba. A jak duży jest to zespół? Jest to kilkanaście osób, trzy, trzy wiodące ja, Marek Zubilewicz, programista i Robert Green, który odpowiada za marketing. Ale wiadomo, że wspomagamy się grafikami, innymi firmami, które również programują nowe moduły. Teraz będziemy integ robić integrację z trenażerami, z garminem. Wprowadzamy sztuczną inteligencję, więc to jest te kilkanaście mm -hmm. osób, które, które pomagają, żeby ten produkt stał się najlepszym produktem na świecie. A skąd wzięliście inspirację? Przeglądaliście to, co jest na rynku, jakieś zagraniczne. Aplikacje treningowe, wykupywaliście dostęp, obserwowaliście, czy raczej tutaj polegaliście na swoim doświadczeniu i obserwacji, bo ty miałeś tych zawodników. Zresztą, jak wiadomo, Maciek też, z którym się kupujesz, Maciek Bonar, pozdrawiamy zresztą operatora. Też jest osobą, która trenuje zawodników, i tych ludzi, tego feedbacku jest sporo, ale czy to było wystarczające? Tak, to było wystarczające, jeżeli chodzi o to, czy patrzyłem na jakieś inne apki. Faktycznie patrzyłem jak to jest robione, ale mi się to nie podobało, bo to nie jest jakby spersonalizowane, mm -hmm. skierowane do jednej osoby i faktycznie podporządkowane pod jego umiejętności, tylko to jest zazwyczaj jakiś tam schemat szkic, który jest ogólny, a tutaj to jest taka aplikacja, taki algorytm, który przelicza indywidualnie do każdego zawodnika plan. Co do jednej sekundy, co do jednego Wata, czy co do jednego oczka tętna, więc to jest idealny plan, plan treningowy a nie jakieś tam rzucone, rzucone hasła, więc według mnie na pewno nie ma takiej aplikacji na rynku, jak rozmawiałam z Markiem mm -hmm. i z programistami, więc jakby troszeczkę poszliśmy do przodu, ale żeby konkurencja nas kiedyś nie dogoniła, trzeba dalej to rozwijać i ulepszać. Jak długo w takim razie pracowaliście nad produktem, nad aplikacją, żeby w ogóle ona mogła się pojawić, żeby móc ją zakomunikować ludziom? Po roku czasu ruszyliśmy z komunikacją, to A to moduł... był rok intensywnych prac, czy rok myślenia, zastanawiania się i Nie, robienia to był biznesu? Rok, rok intensywnych prac. W Łodzi mamy, mamy taką bazę, gdzie to wszystko rozwijaliśmy. Marek przez 12-16 godzin dziennie pracował, musiał rzucić. Rzucić sport zupełnie, bo po prostu nie miał na to czasu, chciał to zrobić w 100%. Do tworzenia aplikacji treningowej musiał rzucić sport. Dokładnie, dokładnie. Tak się w to wkręcił, chciał to zrobić na 100% i nie potrafił robić innych rzeczy. Także on aż tyle godzin spędzał dziennie na programowaniu. Ja do Marka jeździłem i wpisywaliśmy każdy mój trening, który, który ja zrealizowałem przez cały rok, żeby każdy z zawodników miał to samo. Natomiast ilość interwałów była ukierunkowana i dopasowana do, do zawodnika do, do jego umiejętności. Także to są to te, te same zadania, są tylko różnica jest w długości i ilości interwałów. Mhm. Natomiast bazujemy na tych samych procentach, a żeby każdy trening przez cały rok wpisać, to też wiadomo, że potrzeba czasu do, do algorytmu. Więc to był rok intensywnych prac, faktycznie po roku poszło to do przodu, ale cały czas to rozwijamy. Już jest dwa lata, rok, ona już funkcjonuje, dwa lata od, od rozpoczęcia tego tworzenia. I co? I dalej mówię, tak jak mówiłem, rok jest, mam jeszcze rok e, najbliższy, czyli mm -hmm. po trzech latach dopiero stwierdzimy, że, że to jest to, że zrealizowaliśmy wszystko, co chcieliśmy. Trzeba to wszystko zintegrować. A po trzech latach tak wymyślicie coś nowego i praca się nie zakończy na tym. Zobaczymy. Możliwe. <laughs> to jak w takim razie mówisz, że działa to indywidualnie? No bo to jest aplikacja jednak, to nie rozmawiasz z danym zawodnikiem, który w no nią wchodzi. To... Czy tam jest ankieta. Czy tam, jak to w takim razie rozegraliście? Oczywiście mam nadzieję, mam nadzieję, że możesz zdradzić, że to nie jest tajemnica na tyle ogromna. To nie jest tak, że... To nie tak łatwo, że my powiemy, a to nagle ktoś zrobi. Nie, nie, bo to z Jakiś osób. mechanizm, który gdzieś tam odpowiada zawodnikom, to są przeszkoleni trenerzy. To nie jest tak, że to jest aplikacja i ona się porozumiewa z zawodnikami. Są osoby przeszkolone, które komunikują się, to są trenerzy wykwalifikowani, którzy... Komunikują się z zawodnikami, my wszystko widzimy. No co... właśnie, bo tam jest taka opcja, masz wiadomość od trenera. To co to oznacza? Oznacza to, że każdy z zawodników po skończonej treningu wrzuca nam swoje samopoczucie, jak się czuje, wrzuca notatkę, co było ok, co było nie tak, i każdy trener e, to widzi. I jeżeli jest coś nie tak, czy trzeba gdzieś tam e, skontaktować się z zawodnikiem, to to robimy. Także cały czas jest feedback od zawodnika i cały czas jest z nimi rozmowa. To nie jest tak, że po prostu aplikacja. Ale to jesteś masz... ty, czy to są jeszcze inni trenerzy? To ty? jestem ja i trenerzy, którzy są przeszkoleni. Uh -huh. Także my bież na bieżąco kontrolujemy, co się dzieje. E ogólnie, jeżeli ktoś trenuje na 100%, to tego kontaktu nie ma za wiele, bo ja wiem, że on pójdzie do przodu, on widzi, że idzie do przodu. Największy problem jest z zawodnikami, <noise> którzy e chcą. Trenować, a tego nie robią. Zapisują się którzy na Którzy Nie, którzy chcą być dobrzy, ale nie trenują i no nie robią się lepsi. Dokładnie. Wykupują plan treningowy, robią jedną jednostkę z sześciu bądź trzy z dwunastu, w zależności od tego, jaki pakiet wybrali i wtedy pojawiają się problemy, bo wiadomo, że po tygodniu, dwóch od zrealizowania testu, mhm. bo każdy z zawodników na początku przechodzi testy, nie jest w stanie wykonywać tych zadań, jeżeli robi sobie takie luki treningowe w. Wy właśnie w treningu, więc to jest niemożliwe, to niestety, no, ja każdego nie zadowolę, ja nie zrobię treningu za kogoś. Każdy jest na tyle świadomy, że wie, jeżeli nie będzie trenował, to nie będzie rezultatów, więc... Czyli to nie jest forma zarabiania pasywnego, która polega na tym, że stworzyliście aplikację, ona raz sobie jest, ludzie ją dodają, wykupują abonament i nie masz już przy niej pracy. Nie, ona pomaga, pomaga nam w komunikowaniu się z zawodnikami, natomiast w ogóle nie zastępuje tego człowieka, mhm. nie chcemy tego. Czyli ilu Mogę się dopytać, ilu tych trenerów kwalifikowanych jest, na ilu zawodników obecnie aktywnie korzystających z aplikacji? Czy znaczy ogólnie mam 11 osób przeszkolonych, które prowadzą, a czy prowadzą? <laughs> Może opowiem tak no na no początku. początku. To nie jest tak, że trener, że tak powiem, stricte prowadzi tego zawodnika, ponieważ tak jak ci mówiłem, przez rok wkładaliśmy, wrzucaliśmy treningi, treningi do algorytmu, mm -hmm. one się generują samemu. Trener jakby dopiero. Reaguje, jeżeli coś jest nie tak u zawodnika. Na szczęście takich przypadków, no nie ma w ogóle. Ta, ci, co trenują, to wyrabiają wszystko w punkt, ponieważ procenty są sprawdzone na mnie na innych zawodnikach. Ja, ja też to konsultowałam z najlepszymi trena, trenerami yy, u nas w Polsce danych dziedzin, kolarstwa, pływania i, i biegu, którzy yy, wytrenowali najlepszych zawodników w kraju i robili też wyniki na świecie. Także system treningowy jest w punkt, jeżeli ktoś mhm. go będzie robił to będzie wyrabiał te zadania, więc tego kontaktu nie ma u osób, które, które chcą osiągnąć wynik, tak? Czyli jeżeli ktoś wybiera sobie pakiet na 6 treningów i realizuje te 6 treningów, on zawsze będzie szedł do przodu i nie będzie potrzebna ta jakaś tam ingerencja i on nie będzie komunikował, że coś jest nie tak. My widzimy, że jest Ale progres. może zakomunikować, że coś jest nie tak, bo boli go kolano, Oczywiście. albo może zakomunikować, że jest ciągle czuje się zmęczony. Tak jest. I mi, mi, tak, dokładnie. To wtedy trener odzywa Zmęczone. się, to idź do lekarza. Nie, ale trener faktycznie, o, trener się odzywa i staramy się rozwiązać ten problem, e, idź do lekarza. <laughs> idź do lekarza, albo idź do fizjoterapeuty. Takich przypadków jest na szczęście mało i faktycznie <laughs> jest to u zawodników, którzy nie trenują, ale to, to wiadomo, że tak będzie. Natomiast e, osoby, które, które realizują w plan 100%, mam ponad pół tysiąca zawodników, a tak naprawdę... Może z 20 był jakiś tam problem i to, jak sprawdziliśmy faktycznie, statystycznie, większość osób e, albo skłamało w testach, bo my mm -hmm. tego nie sprawdzimy, albo znaczy większość. Kilka osób skłamało w testach i nam się do tego przyznało, albo po prostu nie realizowało planów treningowych, więc z takimi osobami jest problem. Ale to tak samo ja u siebie w pracy. Jak mam zawodnika, który nie trenuje, nie chce trenować, to będę miał z nim problem i zazwyczaj taka współpraca się kończy. Twardo i na temat. Dokładnie. Czy osoba, która wchodzi do aplikacji, musi właśnie podać te różne parametry? Mówisz, że osoby jak jest skłamałe, czyli muszą wykonać potencjalnie jakiś test. Nie wiem, test Kupera biegowy, test pływacki na własną rękę. Jak wy to sprawdzacie? Co każdy, oni to muszą wpisać? Każdy z zawodników przechodzi testy. Na basenie jest to 200 metrów, na biegu jest to test Coopera, tak jak powiedziałaś, i na rowerze jest to 20-minutowa czasówka. Zazwyczaj z miernikiem mocy, bo głównie bazuję na mierniku, ale jeżeli ktoś nie ma tego miernika z różnych względów, to po prostu leci to natętnie. Mm. I pod to jest, są ustalane zakresy i plan treningowy na, na cały tydzień. Plan jest aktualizowany na kolejny tydzień, wolny dzień zawodnika. Także jak zawodnik ma dzień wolny, my wtedy wrzucamy plan na kolejny tydzień. Jeżeli chodzi o to, dla kogo jest ta aplikacja, ona tak naprawdę jest dla każdego, bo wiadomo, niektórzy chcą rozpocząć swoją przygodę z triatlonem, ale nigdy nie odprawiali żadnej z tych trzech dyscyplin. Nie są w stanie na przykład zrobić testu, więc początkowo są też testy wprowadzające, mhm. testy przepraszam, te, przepraszam, treningi wprowadzające dla takich osób, które chcą w ogóle. Od zera. Od zera zacząć i dojść do poziomu, gdzie będą. Potrafili przepłynąć 200 metrów, przejechać w ogóle taką Ale to czasówkę, oznacza, powiesz... że może się tutaj dodać do aplikacji osoba, która totalnie nie umie pływać? No to, tak, to ale... chyba bez sensu. No jak? Znaczy... treningi triatlonowe, jeżeli mówię. nie umiesz pływać, to już mówię. To chyba musisz zacząć od podstaw. Nie umiesz pływać, biegać jeździć, tak. Zaczynasz od podstaw i taka osoba y, zazwyczaj jest kierowana do tren lokalnego trenera w swoim mieście u którego podszkoli się technicznie, u którego dojdzie do poziomu, gdzie będzie bez problemu pływać od, od, od ściany do ściany na basenie i będzie w końcu mogła przystąpić do testu. Jak już potrafi przystąpić do testu, wchodzi u nas na aplikacji na plan. Jeżeli to bieganie idzie szybciej, rower idzie szybciej, już jest w stanie wykonać test i te zakresy faktycznie będą miały sens i będę czuł, że jej rozwój pójdzie do przodu, to zaczynamy od jednej konkurencji, później dokładamy drugą, jak już ona jest w stanie. Także tak jak mówię, to jest, to jest dla każdego, ale na każdego trzeba znaleźć e, ten środek. I, I tak naprawdę znaleźliśmy to i potrafimy to zrobić. Więc e, na szczęście jest większość osób takich, które już gdzieś tam rok wystartowały i chcą po prostu albo zmienić trenera, albo e, z, może sami na własną rękę trenowali, po prostu chcą gdzieś zajść wyżej. Więc e, najwięcej jest takich osób. Mieliśmy kilka, mógłbym na... Tak naprawdę wyliczyć na palcach rąk, ile tych osób było, które faktycznie nic nie potrafiły i musiało gdzieś tam udać się mm -hmm. do tenera w swoim mieście, żeby popływać, szkole z nim technika, a u nas było tylko na rowerze i biegu. A tak to raczej są świadomi zawodnicy, którzy już gdzieś tam coś mieli wspólnego z sportem. Ale takie rzeczy musieliście założyć, różne warianty i różne możliwości. Dokładnie, właśnie o to w tym chodzi, że chcieliśmy, żeby to było dla każdego i. I właśnie, żeby te, te warianty wszystkie przyjąć, I, i na szczęście to się udało. Chciałabym, żebyś jeszcze wytłumaczył, na czym polega test Coopera, bo nie wszystkie osoby, które słuchają podcastu, y, są biegaczami albo triatlonistami i mogą nie wiedzieć, czym jest w ogóle test Coopera. Jest to 12-minutowy bieg. Robisz to w najlepszym tempie, jakim potrafisz na daną chwilę, i z tego ja ustawiam zakresy. Zazwyczaj y, trenuję zawodników pod prędkość. Nie używamy, nie, nie, nie stosuję paska, jakby nie uznaje treningu Stętnym. Także ja bazuję tylko na prędkości, a swobodne treningi robię po lesie, gdzie nie patrzę w ogóle na, na te prędkości, bo wiadomo, GPS przekłamuje, więc tam to jest nieważne. Główne, główne jednostki później realizujemy w miejscach niezalesionych, albo stadion, albo, albo ulica, gdzie, gdzie ten GPS, po prostu w miarę, w miarę dobrze pokazuje i test jest też realizowany w miejscu umożliwiającym zrobienie go i jest biegane w dwie strony, czyli 6 minut w jedną, 6 minut w drugą, żeby to nie było po prostu przekłamane, a później główne treningi każdy z zawodników wykonuje w tym miejscu, w którym wykonywał test. Żeby no, ale czy to, to nie jest trochę dana. tak, że za każdym razem mamy inne warunki atmosferyczne, albo jesteśmy bardziej przemęczeni pracą i jednego dnia mamy inne tętno, albo inne tempo, bo jesteśmy no, wypluci powiedzmy po jakiejś tam pracy, mimo że staramy się, wiemy, że na test, jakikolwiek test Pływacki, rowerowy, jakikolwiek, powinniśmy być po prostu wypoczęci w maksymalnie powiedzmy luźnym dniu, kiedy jesteśmy zregenerowani. Czy to Czy? Nie, nie, nie. nie, to jest... nie jest tak. Ja U mnie każdy z zawodników przystępuje do testu, że nawet specjalnie się do niego nie mobilizuje, je to samo, robi go o tej samej godzinie, o której później trenuje, więc to nie jest tak, że ktoś od szóstej mm -hmm. idzie do pracy, a w dniu testu bierze wolny, robi go o 10, bo organizm jest pobudzony bardziej i jest w stanie osiągnąć większe rez rezultaty. Ja nalegam nawet, żeby zawodnicy trenowali o tej samej godzinie, o której... O której, przepraszam, robili testy, o której później Robi mogą robić treningi, więc to wszystko jest przewidziane i, i wychodzi podczas rozmowy, i też właśnie trenerzy, tak jak mówiłem, te osoby, które też prowadzą zawodników, które mają kontakt z zawodnikami, też to wszystko mówią, te wskazówki. Także to nie jest tak, jak mówisz. Faktycznie ja nie bazuję na tętnie, bo jednego dnia może być cieplej, zimniej, ktoś może być. Właśnie zmęczony i te oczka tętna będą przekłamane, dlatego, dlatego bazuję głównie na prędkości. Mm -hmm. ale, ale prędkość też jesteś, może kłamać. Ale prawda jest też taka, że jeżeli ktoś pracuje, to no, chyba że ktoś zmieni pracę faktycznie z jakiejś biurowej na fizyczną i będzie bardziej zmęczony, to gdzieś te treningi mogą się rozjechać. Ale jeżeli ktoś prowadzi taki sam tryb życia, idzie do pracy na 8 czy 12 godzin, a później ma czas na jedną jednostkę treningową w ciągu dnia, to test procentowo wyjdzie tak samo jak później trening. Więc ja tutaj nie widzę. Problemu. Czyli w tej, tej wstępnej selekcji pewnie jeszcze pytacie o to, ile człowiek realnie ma czasu na trening Dokładnie. i ile ma czasu na regenerację. Dokładnie. Wszystko, ankieta jest e, tak Jak ona działa... szczegółowo jest e, układana? Wy podczas układania tej ankiety współpracowaliście z psychologami, bo niektórzy mm, psychologowie najczęściej pracują na ankietach, na takich badaniach, które zadają odpowiednie pytania i, i sprawdzają także poziom motywacji do sportu. Nie, zupełnie nie pracowaliśmy z psychologami. Ja wychodzę z założenia, że jeżeli ktoś chce zrobić jakiś wyścig, ktoś sam się do tego jakby podejmuje taką decyzję, to jest na tyle zmotywowany, żeby to robić. Nie pracuje z dziećmi, które gdzieś tam są zmuszane przez rodziców. Do, do robienia czegoś, czego nie chcą. Także to są dorośli ludzie i nie potrzebują raczej motywacji. Faktycznie, czasem zawodnicy się wypalają w trakcie sezonu, ale to też człowiek jest człowiekiem, i wtedy ja wolę porozmawiać, czy właśnie osoby przeszkolone, jeżeli chodzi o trenerów, osoby, które były w, w, taki, w takiej sytuacji jak ci zawodnicy, bo psycholog gdzieś też ma schematy, natomiast nie był na miejscu tego sportowca, nie wie, jak się czuje na tym treningu, co on może odczuwać. Nie potrafiłby tego też tak przetłumaczyć, jak osoba, która była na jego miejscu. Więc jak są trudne momenty, rozmawiamy z zawodnikami i też potrafiłem podpowiedzieć, czy, jak jakiś problem rozwiązać. Czy faktycznie trzeba przerwać trening, czy można to jakoś, jakoś ominąć i znaleźć środek, który pomoże pójść do przodu. A ile ty realnie musisz jeszcze przy tej aplikacji w tygodniu, w miesiącu pracować dziennie? Jak ty to obliczasz? Jaki to jest ten nakład dodatkowej twojej pracy? Ja mam pulę zawodników, których, tak jak mówiłem, prowadzę, wstawiam treningi, generuję treningi w ten wolny dzień, a rozmawiam z nimi po prostu, kiedy, kiedy po prostu do mnie zadzwonią, albo widzę w notatce się wyświetliło, że jest jakiś problem, więc się z nimi kontaktuję. I to jest ten pakiet yy, najwyższy. Gold, dokładnie. Gold, bo są cztery pakiety w ogóle w aplikacji. Możesz sobie wybrać ten za 237, tak, dokładnie, tak? Najwyższy mówisz. Nie, no ten podstawowy. 197. 197. Dobra, no to jak one wyglądają i od czego one są uzależnione? Od jednostek treningowych? czyli tak, pakiet najniższy kosztuje 197. Ta siódemka mnie tam urzekła. <grym> <grym> Nie 99, 199 <grym> czy coś, tylko no te końcówki siódemek. No ale dobra. Yy, I to jest ten pierwszy pakiet najniższy. Potem jest drugi. Medium. Medium. I on jest w jakiej cenie? 247 dolarów. I trzeci? Po 300 zł, 297 to zależy też, czy to jest na Polskę, czy na no. międzynarodowe, bo wi wiadomo, że inne ceny są w Polsce, inne za granicą. Ja mówię o tych polskich, no bo wchodziłam, jestem po w, w Polsce. Ale cena to... jest zależna od tego, ile jednostek treningowych na początku, tak jak powiedziałaś, zawodnik ma w planie treningowym. Tak? 6 na najniższym, 9 na średnim, na Light 12, a Gold jest po prostu kontakt ze mną. Tam też przyjmuję zawodników profesjonalnych, i tam już do 18, 20, od 18 do 21 jednostek treningowych jest, więc ta cena też jest wyższa. E, I jest też wyższa, ponieważ jest kontakt ze mną, a nie z trenerami przeszkolonymi przeze mnie. A który pakiet w takim razie cieszy się największą popularnością? Standardowo-średni, medium? Mm, nie. Czy nie. Elite, właśnie. Elite, ponieważ y, zgłaszały się zazwyczaj osoby, które już miały coś wspólnego z terenologią. Jak wiemy, jest to sport wytrzymałościowy i wiemy, żeby osiągnąć jakiś, jakikolwiek sukces, potrzeba tych godzin na treningu spędzić troszeczkę zazwyczaj Basic wybierają osoby, które są zawalone robotą, a mają marzenie po prostu ukończyć Triatlon i po roku zrezygnować. Po prostu zrealizować swoje marzenie, w tym mają tylko tych sześć jednostek, ale najwięcej po prostu nie mają czasu. No, ale jeśli procentowo... jest, wiesz, marzeniem moim Ironmana yy, ukończyć cały dystans i wybieram ten najbardziej podstawowy pakiet, to w ogóle jest możliwe? Akurat nie mamy takiego zawodnika, który wybrał. <laughs> Okej, okay, czyli podstawowe. w miarę tak jak tu mówiłeś na początku, że świadomi są w miarę. Świadomi, że... Świadomi, ale też jakby staramy się pokazać. Yy przedstawić to jako trenerzy zawodnikom, ile mniej więcej trzeba tej pracy włożyć, żeby w zdrowiu ukończyć taki wyścig. Jak jeżeli chodzi o pakiet Basic, to jest tam sześć treningów i też procentowo podchodzimy do wyścigu. Jeżeli kolarstwa jest najwięcej w triatlonie, to są aż trzy jednostki, biegu jest trochę mniej, są dwie. No i pływania wiadomo, jest najmniej, więc jest tylko, tylko jedna. Mhm. Także jest, jest tego mało, żeby gdzieś tam właśnie na długich dystansach się ścigać. Ale jeżeli ktoś chce po prostu się poruszać, wystartować w jednej ósmej, to jak najbardziej wystarczy, czy w nawet. Kiedy ty zaczynałeś trenować w ogóle, to było ile lat temu? kupę czasu temu, w 2012, 2012 roku, to nie było takie popularne. Jak sobie wyobrażasz, że w ogóle wtedy, gdybyś chciał zrobić aplikację, to miałoby to jakiekolwiek szanse powodzenia? Czy znaczy, Przede wszystkim nie było to tak popularne. Po drugie, nie ja dla nie kogo? potrafiłbym... Nie było popularne w ogóle. Triathlon nie był popularny w mhm. Polsce. Na linii startu stawało ale w kilkanaście, był. kilkadziesiąt osób. Tak, Ale też jako ja nie potrafiłbym tego stworzyć. Mogłaby to zrobić osoba inna, medialna, robiąca wyniki. Na tamten moment ja nie miałem zielonego pojęcia o tym, także też trzeba było nabrać ale doświadczenia. Ale gdyby Marek Jaskółka zrobił taką ten, to myślisz, żeby to się sprzedało? Nie wiem, przede wszystkim trzeba tego chcieć. Przede wszystkim są różne osoby, można mieć kilkunastoletni staż, a można nie czuć się dobrze w Tratonia, po prostu lubić go jako zawodnik, ścigać się, ale gdzieś realizować się indziej, gdzie indziej, mieć inne pasje, inne. Jakieś zainteresowania, inną pracę, która jest jakby odskocznią od triatlonu, albo triatlon jest odskocznią od tej pracy. Ja akurat jestem osobą, która wiedziała, z czego rezygnuję w życiu, bo wiedziałam, w czym chcę się rozwijać. Pokochałem triatlon i wiedziałam, że chcę być i trenerem, i zawodnikiem, dlatego ja mogę powiedzieć, że byłem gotowy na to. A czy Marek byłby wtedy, mając swoje wyniki, nie wiem, bo to trzeba było zapytać o to Mark. Ile w. Ilu trenerów ty w takim razie w swojej karierze zawodniczej przerobiłeś, żeby zbierać na sobie doświadczenia i żeby ułożyć to sobie w swojej głowie, tak, aby ostatecznie teraz w tym momencie móc na tym pracować, móc na tym też rozwijać biznes i dalej, dalej iść do przodu w tym? Czy ogólnie w sporcie są od dziecka? Na początku było to pływanie. Kilku, kilku trenerów w pływaniu przerobiłem. Niektórzy to byli, były zupełnie przypadkowe osoby, jak teraz to analizuję. Kolni, trenerze Dokładnie, kompetentni. <grystanie> Instruktorzy. Tak. Kompetentni, mądrzy, którzy, jak to teraz analizuję, faktycznie mieli bardzo dobry plan, plan treningowy, więc w tym typu pływaniu było najłatwiej. Jeżeli chodzi całościowo o całościowo triatlon, to współpracowałam z dwoma: Bogusław Towiński z Elbląga i Marcin Florek. I to mi dużo dało, bardzo mi to rozwinęło. Każdy z nich zupełnie inny zupełnie inny system treningowy, ale też pokazali mi różne bodźce. Ja też jako osoba, jako zawodnik wiedziałem, który bodziec dla mnie najlepiej działa, co zostawić i zastosować dalej, co ominąć i szukać gdzieś indziej środka, który podbije jeszcze wyżej poziom sportowy mój. I przekładam to po prostu dalej na zawodników. Także jest wielu trenerów, którzy mają swój system treningowy. Nie każdy się zgadza z innym. Ja nie słucham tego, co robią inni. Według mnie inni też nie powinni słuchać i patrzeć na to, co robi inny trener, bo każdy zawodnik potrzebuje innego środka. Ja potrzebowałem takiego i takim też trenuję innych. Nie, nie zaaplikuję komuś zadania, które na mnie nie działało, bo po prostu nie wierzę wtedy w takie zadanie. Choć. Może być tak, że na tamtą osobę by to, mm -hmm. by to zadziałało, ale jak już ktoś gdzieś tam wyżej się ściga i jest na tyle świadomym zawodnikiem, to wie, co, jaki bodziec po prostu na niego, na niego działa. Ale dodatkowo konsultowałem się z trenerami skolarstwa, najlepszych czasowców na świecie, i z trenerami biegania. Także mm -hmm. i wybraliśmy zadania, po prostu, które są idealne na podbicie formy, które, które gdzieś tam omijają kontuzję, sprawdziłem to na sobie, wprowadziłem to w życie swoich zawodników. Akurat miałem szczęście, że, że Sebastian, mój brat, yy, był jednym z takich zawodników sumiennych, który realizował cały plan i po roku wskoczył w czołówkę krajową ścisłą i, i wiedziałem, jak to idzie teraz z Miłoszem Sowińskim. Drugi, drugi mój mocny, taki naprawdę mocny zawodnik, zrobił pobił rekord życiowy i też widzę, jak to idzie na treningach do przodu. Także ja wiem, że ten system działa, jeżeli ktoś po prostu realizuje, realizuje jednostki treningu. To jak w takim razie ten twój system radykalnie różni się od innych systemów treningowych, tych, którzy, tych trenerów, których mamy na polskim rynku? Znaczy ja, ja, współprac ja nie wiem, jaki jest system treningowy innych trenerów. E, ja wiem z tre moimi trenerami, jak współpracowałem i tak jak powiedziałem, wybrałem bodźce, które na mnie działa idealnie, mm -hmm. po których czułem, że idę do przodu. E, I tak naprawdę z tych dwóch trenerów wybrałem, jeżeli chodzi o całościowo rzeczy najlepsze. najlepsze rzeczy. Ale też brałem właśnie, tak jak mówiłem, spływania wcześniej, czy musiałem się konsultować dalej. Więc kilka osób. Musiało mi pokazać, udowodnić, yy, musiałem też to sprawdzić na sobie, że. Udowodnić. Fakty, udowodnić, że to fakty, faktycznie działa. A czy to, co działa w kolarstwie jako osobnej dyscyplinie, działa także w triathlonie? Właśnie trzeba było to sprawdzić i niektóre zadania odrzucić <laughs> które Sprawdzałeś obirały. wszystko na sobie Dokładnie. i to było metodą prób i błędów, i jak ci nie wychodziło. Ja po prostu czułem, gdzie jest. <laughs> to, ten, co? Gdzie jest za mocny jakiś ból, gdzie jest tego za dużo. Mhm. Trzeba było to wszystko wypośrodkować, znaleźć ten balans i. Kilka lat treningu spowodowało, że, że udało się stworzyć ten produkt. Czyli mamy całościowego, pełnego zawodnika, ale dodajmy, że cały ten system, aplikacja, te treningi i twój plan treningowy jest przetestowany przez ciebie. Ale ty jesteś też zawodnikiem, który ma wybitnie silną psychikę. Czyli te silne bodźce, które mamy im tam dawkowane. Łączą się jakoś, potrzebujesz mocnej głowy też do tego, czy to jest jakoś tak skonstruowane, że przeciętny człowiek, nie wiem, czy się dobrze wyrażam, czy wiesz, o co mi chodzi. Mm -hmm. Że przeciętny człowiek też to zniesie. A czy przede wszystkim przeciętny człowiek nie będzie robił tylu jednostek treningowych, ile ja robię. E, bo ja, <grym> ja to na pewno 18, nie. 21 jednostek i to robi teraz tylko miłość. Sebastian trochę tr jeszcze mniej trenuje, bo nie jest na tą pracę gotowy, bo to jest za dużo. Natomiast e, tak jak mówiłem, konsultowałem to z, z trenerami, którzy też trenowali amatorów i, i zawodników pro, i wybraliś to jest procentowo dobrane, więc to nie jest tak, że przykładowo ty zrobisz test, mmm, pojedziesz na rowerku, nie wiem, 230 wat FTP? Na rowerku, dobrze mówisz, wiesz jak ja jeżdżę na tak. rowerku. 230, załóżmy FTP, ja pojadę, nie wiem, 350 przykładowo, i pod siebie mam mógł... Na tych samych procentach bazujemy. Ty będziesz jednego dnia jechać zadanie to samo, co ja. Ja będę oczywiście jechał większą ilość interwałów, ale będziemy bazować na tych samych procentach. Mhm. Także tu chodziło głównie o to, żeby pokazać, które procenty podwyższają poziom zawodnika. I tu był największy taki problem. Czy przykładowo, jechać tyle i tyle minut, ja nie będę tutaj dokładnie zdradzał, na 88% czy na 92%, czy to nie będzie za dużo, czy to nie będzie za mało, więc to trzeba było konsultować, sprawdzać na niuanse. sobie niuanse, ale bardzo ważne niuanse, bo gdzieś można było przegiąć, a dla mnie ważne jest, żeby to było w miarę pod korek, żeby po prostu cały czas był rozwój zawodnika. I pod korek, ale nie przesadzić, czyli ale jedna ta jednostka, jedna te niedosyt, ale, ale wiem, że zawsze pójdzie do przodu, może mogłoby być u niektórych szybciej, ale niekoniecznie u innych, więc ja wolałem zostawić sobie ten taki margines, gdzie wiem, że nikomu nie zrobi się, nie stanie się krzywda i że zawsze, jeżeli założenie będzie realizował, to pójdzie do przodu. Także to było trudne, potrzeba było kilku, kilku lat na to, ale w końcu się udało. A ty kiedyś przejąłeś, przejąłeś tak. treningiem, było pod korek na tyle i to sprawdziłeś na sobie, że te kilka procent jednak było za dużo, depnąłeś za dużo, było za mocno. A znaczy, jeżeli chodzi o te procenty, to yy, było OK, natomiast ja potrafiłem, nie potrafiłem odpuścić treningu gdzieś, jak się źle czułem, że byłem trochę podziębiony, i faktycznie przegiąłem tak, że pomimo tego, że gdzieś mnie łapała choroba, i tak chciałem zrealizować trening w punkt. Taki mm -hmm. byłem po prostu głupi, że za wszelką scenę chciałem wykonać trening. Nie słuchałem swojego organizmu, który wielokrotnie mówił stop, ale też do tego trzeba dojrzeć. Mi brakowało tej cierpliwości, która jest najważniejsza, Ona jest kluczem, który naprawdę otwiera ostatnie drzwi do sukcesu i mi tego brakowało, ale mówię, do tego trzeba dojrzeć. Było się głupim, teraz jest się trochę dalej. Pomimo tego, że moi trenerzy i Marcin i Boguś mówili czasem, Robert tu za szybko, tutaj nie wolno zrobić tego, tutaj za dużo, odpuść to. Nie potrafiłem tego zrobić, byłem głupi. Pomimo tego, że mądrzy ludzie mi to mówili. Kompetentni, którzy już doszli do czegoś, przerobili to samo. A ja i tak nie potrafiłem ich wysłuchać, póki sam się na tym nie przejechałem, także... Trzeba było przez wszystko przejść. Ty no. trenujesz tyle z innych, ale ciebie trenować było bardzo trudno. Dokładnie tak. Dlatego trenujesz się <noise> Krótko. sam. <noise> Krótko. Krótko ja. i na temat. Dlatego Dokładnie tak. <noise> Od którego momentu ten, trenujesz się sam? I to nie mogli już z tobą trenować, czy ty nie mogłeś trenować, słuchać innych? Bo byłeś, tak jak mówisz, sam, tego się nie boisz, byłeś głupi. To nie jest tak, że y, rozstawałam się z trenerem, bo coś nie szło. Y, z Bogdanem rozstałam się kontuzja jakby nas podzieliła. Ja zerwałem więzadło krzyżowe, krzyżowe, miałem rok przerwy, ja po prostu nie chciałem już wracać do sportu. A to było ta... wtedy, kiedy nie mogłeś chodzić? To był tak, wte... to było tak wtedy... bardzo poważny wypadek, bo możesz też do tego nawiązać, bo myślę, że nie każdy zna tę historii Czy wypadek nie był poważny, po prostu operacja była zepsuta i mhm. były powikłania po operacji, faktycznie nie mogłem chodzić. Przez jakieś pół roku trzeba było mi nogę trzymać w górze, ponieważ ta krew spływała gdzieś tam, te naczynka nie były podopalane. Jak później rozmawiałem z lekarzami i powodowało to, że Noga mi nabrzmiewała i rozrywała bliznę. Ta krew gdzieś tam tryskała nawet do pół roku. Yy, więc yy, i sprawiało to ogromny ból, że sam nie potrafiłem wchodzić po schodach. Musiał mi ktoś pomóc. Także wiedziałem, że do sportu nie wrócę, bo takie były... czy znaczy wiedziałem. Tak mi mówiono. Tak mówili. Tak mówili, a potem się okazało, że da radę po dobrej rehabilitacji wrócić. Więc ja z Bogdanem się rozstałem tylko i wyłącznie dlatego, że Yy, przyszła ta kontuzja, a. Że nie miałeś nogi, praktycznie. Tak. A z Marcinem to zupełnie przez przypadek spotkałem się, pamiętam, w Elblągu, spotkał Flandem, mówił, że założył drużynę i czy nie chce znowu wrócić. A wtedy właśnie już było tak, że wróciłem do normalnej sprawności, mogłem jakąś aktywność uprawiać. Mówię, dobra, to próbujemy. No i spróbowaliśmy. A po jakim czasie to było po wypadku? Jaki czas od, wy... Jaki czas od wypadku minął, kiedy ty mogłeś cokolwiek yy, chodzić, nie, ruszać się? Chodzi już po pół roku normalnie chodziłem. A a Po roku zacząłem się ruszać. Pani, znaczy po roku zacząłem truchtać, a wcześniej jakiś już tam drążek na siłownię pochodziłem, popływałem, także po pół roku też wrócił ruch. Mhm. Natomiast do pół roku nie było nic, a triatlon nie pamiętam, czy to było półtorej, czy dwa lata przerwy. Musiałbym Marcina spytać, nie, nie, nie chcę skłamać, także nie, nie pamiętam, ale dłuższy czas to było, no i co, i zaczęliśmy od nowa, a rozstaliśmy się, bo ja miałem dużo pecha i byłem naprawdę już sfrustrowany tym wszystkim, że tyle czasu poświęcam, a, a nie wychodzi coś, czy sprzętowo, czy gdzieś właśnie zachorowałem, po prostu drażniło mnie to, że te serca się w to wkłada, a nie mogłem pokazać się z dobrej strony, bo, bo gdzieś tam coś nie zaskoczyło. I, I to nie była wina, wina trenera, tylko. Pecha? Właśnie brak troszeczkę tej cierpliwości, trochę pecha, ale też trochę takiego. Narwany też byłeś? Głupoty, głupoty, że ja nie sprawdzałem sprzętu przed startem, wstawiałem do boksu, brudny łańcuch, nienabite opony. Jakby profesjonalnie podchodziłem do treningu, a o sprzęt nie potrafiłem zadbać, jak ktoś tego nie zrobił. Więc też nie byłem na tyle dojrzałym zawodnikiem, żeby uniknąć niektórych rzeczy, które wtedy których wtedy mogłem uniknąć, więc też tutaj na tej płaszczyźnie trzeba było trochę dojrzeć. I z Marcinem się rozstałem, po prostu niech, też jakoś mnie to podłamało, zrzuciłem triathlon na jakiś czas, ale po pół roku nie, okazało się, że nie mogę bez tego żyć i chciałem zrobić to na spokojnie, już bez trenera, żeby po pierwsze nikogo nie, nie zawieść, żeby nie mieć wobec kogoś jakichś tam zobowiązań, bo wiadomo, że chciałem e, jak już Podejmujesz współpracę z kimś, chcesz być dla kogoś dobrym i zdać się 100%. Wiedziałam, że psychicznie nie jestem gotowy na to, żeby dać 100% od siebie dla tenera, więc chciałam poprowadzić się samemu. Po jakimś czasie zaczęło wszystko zaskakiwać i wróciło na takie fajne tory. Czyli ty mówisz o takiej psychicznej niegotowości, mhm. z jednej strony takiej emocjonalnej w podejściu do rzeczy około bo bardzo mhm. mocna psychika. Tylko jak, jako najważniejsza rzecz, no było Ci to potrzebne do wystartowania w ultra, no na, na dystansie te, ultra. Te błędy, te niepowodzenia bardzo wzmocniły moją głowę. Każda porażka najlepiej wzmacnia, że no Ty bardzo zwycięstwa. mocno przeżywasz porażki. Ja pamiętam te różne Twoje frustracje, które też no, dawałeś im upust w mediach społecznościowych, że e, czasami organizatorzy nawet na zawodach Cię zawodzili. No tak, ale myślę, że każdy z zawodników, który gdzieś tam na 100%, gdzieś tam, który na 100% podchodzi mm -hmm. do, do tego wszystkiego, wyścigów jest mało w roku, bo na Ironmanie czy w Ultra mało tego można zrobić, więc jest mało okazji, żeby się pokazać, więc musi wszystko zagrać idealnie, w 100%, także jak coś nie wyjdzie, wiadomo, że każdy by to przeżywał, jeżeli wiedział, no, ile się poświęciło, bo ja i rzuciłem pracę, i rzuciłem studia, e, że uwierzyłem po prostu swoim trenerom i Marcinowi i Bogusiowi, że mam papiery na to, żeby być jednym z najlepszych zawodników na świecie, i to realizowałem. Gdzieś te słowa zawsze mam z tyłu głowy, w momentach zwątpienia, więc to nie jest tak, że potrafiłbym tego nie przeżywać, że mam jakąś żelazną psychikę i w momencie niepowodzenia, gdzie tak naprawdę to jest Twoja praca, to jest Twój rozwój, z tego masz przychód i ci nie wychodzi, no jest to trudne do, do przerobienia w głowie, ale wiadomo, każda porażka uczy, jest to najlepszy nauczyciel, żadne zwycięstwo tak nie pomoże, jak właśnie gdzieś tam potknięcie. Bo z czego żyłeś y, wtedy, przed tym sukcesem y, w podwójnym i potrójnym y, triatlonie, w którym zrobiło się ciebie o tobie głośno? To skąd Robert Garaś poświęcający wszystko ma pieniądze na to, żeby lecieć gdzieś na koniec świata i startować w jakimś Ironmanie, który myśli, że Otworzy mu drogę do światowego sportu. To z czego, z czego to się w ogóle udawało e, poskładać? Znaczy początkowo byłem ratownikiem. E, dodatkowo prowadziłem lekcje, uczyłem dzieci pływać. Moja żona uczyła również dzieci pływać, więc prowadziliśmy szkołę pływania, z której się utrzymywaliśmy. E, I dzięki temu można było uprawiać triathlon. Później dostałem się do Straży, Państwowej Straży Pożarnej w domu Dworze Gdańskim, więc już ta sytuacja się poprawiła. Że faktycznie można było ze spokojniejszą głową mm. to robić. A po jakimś czasie. A po jednostce też latałeś i treningi tam. Tak, i to mnie, wykończyło, to mnie wykończyło, bo jak było dużo wyjazdów, a nie potrafiłem odpuścić treningu, robiłem gdzieś tam po nocy czy, czy na pół gwizdka, W trakcie treningu się okazywało, że znowu jest jakiś wyjazd. wyjazd, więc to było przerywane, nie potrafiłem tego nie skończyć, więc trzeba było to skończyć. Rano, niewyspany, trzeba zrobić trzy treningi, także to po jakimś czasie mnie wykończyło. A wiedziałem, że nie pójdę do przodu dalej, jeżeli, jeżeli dalej będę tak funkcjonował, bo jestem tylko człowiekiem i w końcu bym się zajechał. Także, wiedząc i widząc gdzieś tam perspektywy dalsze rozwoju, musiałem, musiałem zadecydowałem, że rzucam straż. Pojawiło się równocześnie dwóch sponsorów, którzy pomogli mi w najtrudniejszym właśnie wtedy momencie, gdzie rzuciłem całkowicie pracę. A jakby przychód od, od sponsora z tych udziałów e, reklamowych był taki podobny do tego co miałem i w straży i w szkole pływania, więc wystarczyło raczej e, znaczy miałem więcej czasu, więcej sił na trening, więc wystarczyło tylko od siebie dać serce, głowę i zrobić to na 100% żeby wbić, na, wbić się na level wyżej, żeby zauważyli Cię kolejni i tak się stało, później już było, było coraz łatwiej i tak naprawdę byłoby bardzo łatwo, gdybym, był, tak jak Ci mówił na początku rozmowy skupił się tylko i wyłącznie na, na trenowaniu, ale jestem takim człowiekiem, że to jest za mało, że nie potrafiłbym nie wykorzystać tej szansy, którą dało mi życie i chcę się dalej rozwijać, a żeby dalej się rozwijać, nie zrobisz tego w pojedynkę. Musi być yy, sztab ludzi, mus, muszą być to zaufani ludzie, a żeby byli zaufani, trzeba ich poznać, więc no taki trudny moment, kolejny, przede mną i już można powiedzieć troszeczkę za mną, więc cały czas to idzie do przodu. Cieszę się, że nie stoję w miejscu i że cały czas się rozwijam. Nauczyłeś się poznawać ludzi? Teraz lepiej ich oceniać? Hmm. Nauczyłem się poznawać ludzi. To nie jest tak, to nie jest tak, że przejechanie się na jakiejś znajomości czegoś mnie nauczyło, bo tak zamykałbym się na innych, mhm. nie potrafiłbym ale wiesz, po tym, po kilku nieprzyjemnych sytuacjach możesz mieć taki radar. Czyli znaczy jest oczach, radar, nie? jest radar, jest trochę wycofania. Ja ogólnie jestem bardzo ufny i to czasem mnie gubi. Natomiast w niektórych kwestiach faktycznie te, te porażki z ludźmi mnie nauczyły, jakich błędów nie popełniać. Natomiast mhm. to nie jest tak. Potrzeba czasu, żeby kogoś poznać, więc w niektórych, w niektórych jeszcze tematach. Jestem zielony, cały czas się uczę, jestem jeszcze młody, ale myślę, że kiedyś te niejasne pojęcia upadną i, i będę mógł sobie powiedzieć, że faktycznie wiem, że wszystko jest na dobrej drodze. A jaka była główna Twoja motywacja do stworzenia aplikacji Ironman Inspiration? No jeżeli widzisz, że ludzie wierzą w Twój system treningowy, że, że są chętni, a Ty sam indywidualnie nie możesz tego rozwinąć, to... Trzeba było stworzyć to narzędzie, czyli aplikację, żeby pójść dalej, więc to było. Ale była... to tak naprawdę to były bardziej materialne takie rzeczy, czy raczej kwestia tego, że chcesz mieć kontakt z ludźmi i chcesz im dać to, czego oczekują? Jeżeli yy, bycie trenerem było u mnie takim założeniem, że chciałam być i zawodnikiem, i trenerem, mhm. to trzeba było stworzyć coś takiego, żeby móc być tym trenerem, bo wiadomo, żeby być do, dobrym trenerem na wysokim poziomie nie możesz mieć dużo ludzi, bo. Ani ty sam jako zawodnik nie będziesz miał wystarczająco czasu dla siebie, ani dla nich. Będzie to robione po prostu y, coraz słabiej. Im więcej, ilo, mm -hmm. większa ilość osób, tym mniejsza jakość. Więc trzeba było to zrobić tak, żeby zachować y, wysoką jakość. Więc to, ta aplikacja, także to jest połączone i wiadomo, że to są i materialne sprawy, bo to jest moje główne źródło utrzymania, ale też y, pomóc osobom, które wierzą w twój system treningowy, więc mm -hmm. jako spełnienie jako trener, więc wiadomo, że to jest połączone. A ile kasy kosztowało przygotowanie aplikacji? Wydaliśmy do wczoraj prawie półtorej miliona złotych. To jest bardzo dużo pieniędzy. Bardzo dużo pieniędzy, którzy pozyskiwani są przez inwestorów, którzy pozyskiwana jest ta kasa skąd? To były oszczędności i moje i wszystko to, co zarabiałam z kontraktów pompowaliśmy w aplikację i marka umiejętności i jego oszczędności. I teraz doszedł Robert, który inwestuje dalej i dopełnił tą pulę aż do, do takiej kwoty. Także środki... Ja pytam, dlatego że to się może wydawać z boku dość prostą, prozaiczną sprawą. Może się wydawać też, że jest też świetnym sposobem na zarabianie pieniędzy, bo oczywiście też taki jest cel bo robimy ideę, i, ale biznes polega na zarabianiu, utrzymywaniu się oczywiście z satysfakcją, dokładnie. ale to jest bardzo ciekawe, ile na to tak naprawdę wyjściowo potrzeba pieniędzy. Na pewno to półtora miliona, to nie jest znaczy nie, to kwota, która była na początku, do dzisiaj. Dokładnie trzeba było moduły do... Ale te pierwsze, pierwsze plany, żeby w ogóle to ruszyło, to ile było trzeba na to środków? Tu było tyle fajnie, że Marek jest programistą, tak jak mówiłem, od 23 odszedł lat specem, ten koszt. więc odszedł koszt tego mhm. i odszedł koszt tego, że to była moja wiedza i Marka wiedza, więc mhm. początkowy ten pułap, taki zarys i ten. No to aplikacja, która mogła wejść w kwietniu rok temu na rynek bez żadnej promocji, to była tak naprawdę nasza wiedza, więc nasz wkład. Później zaczęliśmy inwestować swoje środki, i, i teraz Robert pomaga to rozwinąć dalej marketingowo i dalej ulepszać, udoskonalać, na co, na co potrzeba więcej pieniędzy, bo i trzeba opłacić grafików i programistów, którzy masę godzin muszą spędzić na tym, żeby, żeby to poszło do przodu tak, jak my chcemy, mhm. e, żeby tak, jak mówiłem, zsynchronizować e, to z Garminem, z terenażerami, e, żeby ta komunikacja z zawodnikami była jeszcze lepsza, potrzeba i żeby w ogóle można było obsłużyć e, już jest tak, jak ci mówiłem, ponad 500 osób, a żeby to obsłużyć, też e, na to trzeba potrzeba dużo pieniędzy, więc e, i osób, które mhm. będą e, to robiły. I to, co ludzie widzą właśnie z wierzchu, tak jak powiedziałaś, może wydawać się proste, a to jest tylko wierzchołek góry. To, co jest mhm. w środku, to wnętrze. Kupa roboty. To jest kupa roboty. A kto zajmował się promocją wcześniej? Znaczy promocja była tylko przez social media. Tylko i, tak i wyłącznie? Na jedynym wyścigu i poczta pantoflowa oczywiście. Mhm. I na jedy, jedynym wyścigu były ulotki Iron Man Gdynia i to dużo Ale pomogło. ja czasami widzę w internecie, wiesz, wyświetla mi się Iron Man Inspiration jakieś Google podpowiada To tak. później, na późniejszym później... etapie wdrażaliście, to, to kiedy widzieliście, że ma to szansę Pierwsze przychody po prostu wpompowaliśmy w reklamę i nie mieliśmy żadnych korzyści z tego. Jedyną korzyścią było, była reklama, co jest najważniejsze w dzisiejszych czasach. A teraz, tak jak mówiłem, dołączył trzeci muszkieter Robert, który jest specem w tym, więc idealnie wszystko się składa, żeby, żeby to stał się najlepszy produkt na świecie, jeżeli chodzi o tę dziedzinę. A co by się stało, gdyby było niepowodzenie? W ogóle zakładaliście taki plan? Nie, to było niemożliwe. Każdy wierzył w swoje możliwości, każdy wiedział, że jest profesjonalistą w tym, co robi, więc tutaj akurat nie mogło, nie mogło to nie wyjść. A jakie plany ty masz jako Robert Karaś na przyszłość, na najbliższy czas? Na pewno dalej będę się rozwijał jako zawodnik. Przez kilka lat chcę się jeszcze ścigać. I tak jak mówiłem, jeszcze rok potrzeba, żeby zrealizować tą apkę tak w stu żeby wiedzieć, że zrobiło się wszystko, mhm. co mogło. Także jeszcze rok czasu potrzeba, żeby to zamknąć, więc ja wtedy będę spełniony. A jak twoje zdrowie? Bardzo dobrze się czuję, nie choruję. Psychicznie też już podbijam się, fizycznie czuję się znakomicie. Mhm. Psychicznie, tak jak mówiłem, te niektóre rzeczy. Były trudne, szczególnie, szczególnie jakieś porażki, gdzieś tam, jeżeli chodzi o relacje z ludźmi, ale idzie wszystko w dobrym kierunku. Kiedy będziesz startował? Czy jeszcze w nie wiesz? części sezonu. Planuję cztery wyścigi w tym sezonie. W takim razie nie będziemy mówić, które wyścigi. Też wychodzę z założenia, że nie ma sensu, by to jest gdzieś pożywka dla, dla hejterów, jeżeli zobaczą, że komuś nie pójdzie. Hejterzy cię kochają. Oni, <grym> znaczy też sobie zdałem sprawę, że to są chorzy ludzie po prostu. Trzeba było to wszystko przerobić, się nauczyć, no. Będę, kolejny odcinek będę prowadzić też na temat hejtu e, olimpijczyków i o tym, jak kreujemy, mm, jak kreujemy w mediach sportowców i jacy oni powinni być, żeby nam się podobać, czy mogą być właściwie prawdziwymi ludźmi. Myślisz, że to jest dobry temat? Zajebisty temat. Na czasie. Mm. Na czasie, ale on był aktualny już kilka lat wcześniej. Zaraz mocniej. Jeszcze mocniej. W internecie każdy ma prawo wypowiedzi, i to potrafi zniszczyć nawet bardzo mocną osobę, co? Dokładnie, nie można po prostu mm. tego brać do siebie. Ja teraz śmieję się z tego. Kiedyś, faktycznie, po tych pierwszych mm -hmm. akcjach, nie potrafiłem nad sobą zapanować i byłem skłonny do naprawdę mocnych rzeczy. Ale teraz się tego nauczyłem. Nawet yy, pracowałem przez chwilę z psychologiem, który gdzieś tam ułożył moją, moją głowę, pokazał mi. Jak, jak to ominąć, jak to brać? I faktycznie zrozumiałem, jaki problem mają ci ludzie, bo to, bo to jest ich problem, nie mój. Nawet byłbym skłonny teraz kiedyś byłbym skłonny komuś takiemu promując wprost pierdolić, a teraz pomóc. Więc zupełnie zmienia się człowiek głowa, więc naprawdę naprawdę cieszę się, że mnie to też dotknęło, bo to gdzieś pod, jakby nauczy uczy mnie. Staje się mądrzejszym na pewno i zawodnikiem, i osobą, ale też bardzo buduje moją głowę, więc to też jest fajne. To jest bo bardzo fajnie to na słyszeć, wiesz? To jest bardzo fajnie to słyszeć, bo jak tutaj w poprzednim podcaście była ze mną Weronika Deresz, wioślarka, mhm. to ona miała bardzo, bardzo poważną kontuzję, kontuzję. Ona miała wypadek na nartach. Mhm. I rozgruchotała doszczętnie kolano, po czym też miała komplikacje po operacji, tak jak ty, dokładnie, no podobna sytuacja też nie mogła chodzić, wszyscy musieli jej pomagać. I jak zapytałam, czy, czy ty by to cofnęła, czy nie pojechałaby na nart, to powiedziała, że właściwie nie. Właściwie przeżyłaby tę sytuację raz jeszcze, bo to ją nauczyło tak wielu rzeczy, że nigdy nie dostałaby takiej lekcji. No właśnie, te porażki, te lekcje najbardziej budują i głowę i w ogóle jak człowieka, więc. Każdy musi się z tym zmierzyć i najważniejsze w tych trudnych momentach się nie poddawać, tylko dalej przejść do przodu. I to jest to jest fajne. Też się cieszę z tych wszystkich lekcji. I też bym nie zamienił tego życia na inne, pomimo naprawdę wielu niepowodzeń. No dobra, no to, to skończymy nad tym, tym takim optymistycznym akcentem. Ja cię, ja cię puszczam, bo wiem, że masz oczywiście spotkanie na mieście i wyge, wygospodarowałeś <noise> krótką chwilę. Ja tutaj przyjechałam też. Z miasta spotkaliśmy się i porozmawialiśmy na ten temat na temat różne aplikacji i na temat twojej psychiki. Um, bardzo Ci dziękuję. Dzięki bardzo. Mam nadzieję, że będziemy spotykać się częściej. Też mam taką nadzieję. Było miło. <noise> dziękuję, a Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie podcastu Dziewczyna Tretlonista o sporcie. Pamiętajcie, wchodźcie na kanał na YouTube, subskrybujcie go. Jesteśmy dostępni także w aplikacjach Spotify, Apple Podcast i Google Podcast. Tam też warto obserwować, ponieważ jak nie subskrybujecie, to nie jesteście na bieżąco z najnowszymi odcinkami, które obecnie publikuję co dwa tygodnie.